Pawle, czy dobrze mi się wydaje, że po tej rozmowie większość położnych laktacyjnych w Polsce będzie miała ochotę wyrwać ci grasicę? Bo podobno masz zamiar powiedzieć, że smoczek nie zabija i smoczek wcale nie jest złem wszelkim. Smoczek nie zabija i nie jest złem, ale z tym wyrywaniem może nie będzie tak źle, dlatego że ogromna część wiedzy, jaką mamy na ten temat, pochodzi właśnie od położnych doradców laktacyjnych czy logopedów, czy w końcu lekarzy. Tak? To, że karmienie piersią jest najlepsze, to jest pewne. To jest tak oczywiste okay. I tak opisane dobrze, że naprawdę trudno jest o tym mówić, bo wiadomo, że karmienie piersią jest dobre i dla dziecka, ale uwaga, dla mamy. Oczywiście. Tak? I pod każdym względem, i zdrowotnym, i emocjonalnym, społecznym, jakimkolwiek. Ale nie każda mama może, albo nie każda mama chce karmić piersią. Nie każda mama chce i powinniśmy zwrócić jej to prawo. Tak? Jeżeli wykonaliśmy oczywiście odpowiednią robotę, czyli uświadomiliśmy, powiedzieliśmy, poinformowaliśmy, że karmienie piersią jest fajne i dobrze by było karmić dziecko piersią, a ona z różnych powodów, do których ma prawo, wybierze inny sposób karmienia, no to dlaczego mamy jej tego zabraniać? Natomiast rzeczywiście podstawą jest pełna informacja na temat zalet karmienia piersią, zalet pokarmu ludzkiego i tego, co dzięki temu możemy zdobyć. Natomiast, tak jak powiedziałaś, nie wszystkie mamy mogą, nie wszystkie mamy decydują się na to wszystko i nie możemy mówić o tym, że są złymi mamami, bądź nie dbają o swoje dzieci. My nie funkcjonujemy w jakimś wyizolowanym świecie. Czasami mamy muszą wrócić do pracy, w związku z tym może nawet jeżeli nie rezygnują zupełnie z karmienia piersią, to muszą połączyć i karmienie piersią, i karmienie z butelki. I karmienie alternatywne, a spośród tych karmień alternatywnych, tych technik karmienia alternatywnego, jednak karmienie smoczkiem i butelką jest, zdaje się, najlepsze. Jest najbardziej efektywne i takie, przy którym mamy największe możliwości kształtowania dobrych mechanizmów, dobrych nawyków, dobrych umiejętności. Które w konsekwencji nie zaburzą ssania piersi. Nie zaburzą ssania piersi, ale. Ale. Tak jak zazwyczaj z dziećmi, nie ma jednego uniwersalnego, najlepszego rozwiązania. I musimy za każdym razem, zanim zdecydujemy się na karmienie alternatywne i jaki sprzęt do tego użyć, rozpoznać dziecko w walce, jak mówię zazwyczaj, czyli zobaczyć, jakie ma mechanizmy ssania, połykania i oddychania, tak? W jaki sposób oddycha, w jakiej pozycji jest przystawiany do piersi, w jaki sposób trawi, tak? Jakie ma te dolegliwości wieku niemowlęcego i do tego powinniśmy dostosowywać techniki i sprzęt, jakiego używamy. Czyli to nie jest takie proste, że po prostu idziemy do sklepu i kupujemy butelkę i smoczek? Zazwyczaj dobrze jest kupić najlepszy smoczek, tak? Ale... A najlepszy smoczek to jaki smoczek? I tutaj tu już zaczynają się schody, dlatego że rzeczywiście mamy dzieci mniejsze, większe. Mamy dzieci, które mają bardzo piękne i dojrzałe mechanizmy ssania, połykania i oddychania, a mamy też dzieci, które mają na przykład kłopoty z oddychaniem czy z koordynacją połykania i oddychania, głównie jeżeli mają dodatkowe dolegliwości ze strony układu pokarmowego. Ale poczekaj, bo ty mówisz tu koordynacja, oddychanie, jedzenie. Mamy w domu dziecko, które chcemy nakarmić. Musimy kupić butelkę i smoczek. Smoczek. W takim razie powiedzmy, czym się powinniśmy kierować. Znaczy, nie ma smoczka, który by idealnie przypominał brodawkę kobiety. Ale rozumiem, że ten, którego kształt jest najbardziej zbliżony do tego kształtu? Jest dobry. Jest dobry, tak. No, nie ma idealnego, ale są takie, które starają się... Ale próby trwają. Tak jest. No i tutaj mamy jedną z takich efektów, takich prób. Zobacz, to są smoczki nowej generacji z bardzo ważną częścią, czyli duży, prosty bąbel, tak? I taka miękka, jak widzisz, i plastyczna część, tak? Którą bierze dziecko do buzi. Dlaczego tak ważny jest ten duży bąbel, o którym powiedziałeś? Bardzo ważny, dlatego że dziecko wtedy nie ma okazji do tego, żeby obejmować butelkę w ten sposób, czyli z góry na dół, ale jest nakłaniane, żeby przykładać wargi, czyli mięśnie okrężne ust, do tego bąbla w sposób, który imituje ułożenie warg na piersi mamy. Co jest niesłychanie istotne, dlatego że wtedy, w takim przypadku, mamy rozkład napięcia mięśniowego i pracę wszystkich mięśni, które uczestniczą przy pobieraniu pokarmu, prawie taką samą, jak w przypadku karmienia
piersią. Na dodatek eliminujemy przez to jakieś takie tendencje do kąsania smoczka, czy ewentualnie, jeżeli butelka służy jako sposób na dokarmianie, eliminujemy też taką tendencję do kąsania brodawki i piersi mamy. Następna historia jest taka, że jeżeli tutaj dobrze pracują mięśnie odpowiadające za stabilizację buzi przy smoczku, język układa się troszeczkę bardziej do przodu, tak, nie cofa się do tyłu i układa się idealnie pod tą częścią, która wchodzi do buzi. A wydawałoby się taka prozaiczna rzecz jak smoczek. A jest... tyle ważnych rzeczy można o nim powiedzieć. Można powiedzieć dużo ważnych i dużo dobrych rzeczy, dlatego że smoczki starej generacji nie miały tego typu cech, nie miały takiej mechaniki, dynamiki, które zawdzięczamy po prostu konstrukcji. Tak? I tutaj w przypadku smoczków starej generacji jak najbardziej sam podpisałbym się dwiema rękami pod taką tezą, że smoczki mogą zaburzać karmienie piersią. Dlatego że smoczki starej generacji nie mają takich cech, nie są tak przystosowane do regulowania mechaniki ssania, połykania i oddychania, czyli do aktywnego jedzenia. Ale chyba powiedziałeś o smoczkach, ale nie powinniśmy zapominać też o technice karmienia, tak? Że jeżeli będziemy w nieprawidłowy sposób trzymać butelkę i będzie w niej za dużo powietrza, to dziecko tego powietrza się nałyka, co w konsekwencji może wywołać kolkę. Dobrze kombinuję? I tak i nie, dlatego że kolka sama, kolka to jest bolesny skurcz mięśniówki jelit i nie do końca zależy od tego, ile powietrza jest w układzie pokarmowym dziecka. Te mechanizmy są bardzo szerokie. Ta nadmierna ilość powietrza to jest jeden z mechanizmów, które kolkę wywołują, a ewentualnie potęgują. Natomiast tutaj powiedziałaś o bardzo ważnej rzeczy, pozycja, w jakiej karmimy dziecko i sprzęt, jakiego używamy. Większość problemów z karmieniem piersią, śmiem twierdzić, wynika z niezbyt komfortowej i odpowiedniej pozycji dziecka w trakcie jedzenia, a także z niezbyt komfortowej i odpowiedniej pozycji samej mamy. Bo mama, która w trakcie jedzenia się męczy, tak, która wkłada w to ogrom wysiłku, nie jest w stanie w taki komfortowy sposób zapewnić odpowiednie warunki dla jedzenia swojego własnego dziecka. I tak samo niemowlę, noworodek i niemowlę, które są przystawiane do piersi, ewentualnie jedzą z butelki. Jeżeli są rozciągnięte, wygięte, poskręcane, tak, to zawsze utrudnia proces jedzenia, a przede wszystkim utrudnia oddychanie w trakcie jedzenia i koordynację ssania, połykania i oddychania. Stąd na przykład bardzo często spotykamy się z takimi dziećmi, które łapczywie i szybko jedzą, potem muszą trochę odpocząć i potem znowu dorywają się do tej piersi. Tak? I to jest ogromny kłopot zarówno dla dziecka, jak i dla mamy. Bo tak naprawdę jest tak, że dziecko, które ma kiepskie warunki do oddychania w trakcie jedzenia, szybciej się męczy. Musi częściej odpoczywać, bardziej łapczywie przesysa się do piersi, przez co utrudnia ssanie zarówno sobie, jak i mamie. A mama z drugiej strony też nie do końca rozumie, dlaczego jej dziecko tak po prostu się nie przyssie i nie zje, tylko cały czas odrywa się od tej piersi i na dodatek jeszcze z jakimś prężeniem, tego typu rzeczami, ewentualnie zasypia. I potem nie za bardzo wiadomo, co zrobić. Czy odłożyć to dziecko od piersi, czy trzymać je przez cały czas. A każda mama, która karmiła cały dzień, doskonale wie o tym, że to jest cudowna rzecz, ale męcząca. Niesłychanie. No ale zmęczona mama to nie jest dokładnie to, o co nam chodzi i nie jest to, co lubią tak naprawdę tygrysy. Czyli pamiętamy o tym, żeby zapewnić i sobie, i dziecku jak najbardziej komfortową pozycję do karmienia. Dokładnie tak. I tutaj jest bardziej uwaga do mam niż do dzieci. Raczej. Tak, raczej do mam niż do dzieci, dlatego że mamy często nie bardziej zwracają uwagę na swoje dziecko niż na siebie. Wypoczęta mama... To połowa sukcesu. To połowa sukcesu, być może nawet więcej. I chyba o jeszcze jednej rzeczy powinniśmy pamiętać, kiedy karmimy dziecko z butelki, żeby ten smoczek, ta misterna konstrukcja, była zawsze wypełniona mlekiem, żeby tam się nie dostawało powietrza. Generalnie powinno tak być, żeby jedna warga i druga, górna i dolna, mniej więcej podobnie dotykała do tego bąbla. Ta pozycja butelki w buzi dziecka jest niesłychanie ważna, pozycja samego dziecka i pozycja w końcu mamy. Ale czasami zdarza się tak, że mimo tego, że mamy
dobrą, wygodną pozycję. Dobry sprzęt w postaci dobrego smoczka i butelki. I nawet, dobre jedzenie. No właśnie, i nawet dobre jedzenie. To dziecko jest w czasie karmienia bardzo niespokojne. Przez chwilę ssie, potem puszcza czy smoczek, czy pierś, zaczyna krzyczeć, szarpie się. Z czego to krzyczy, wynika? Napina się, tak? No właśnie, no i karmienie jest koszmarem. Tutaj raczej nie szukałbym przyczyny w piersi bądź w butelce i smoczku. Raczej w takich dolegliwościach czysto niemowlęcych. Czyli na przykład właśnie kolka. Ewentualnie bardzo uciążliwe, naprawdę nieprzyjemne, bardzo niewielkie cofania się treści żołądkowej do przełyku, które szczególnie przybierają na sile w momencie, kiedy dziecko zaczyna jeść. I wygląda to dokładnie tak, jak opowiedziałaś. Kilka łyków mleka, tak? I potem nagle takie gwałtowne, niespokojne odrywanie się od piersi, czy wypychanie smoczka w trakcie jedzenia. I raczej tego typu zachowania wskazują na właśnie kłopoty ze strony układu pokarmowego, a nie żadne inne problemy. Na przykład czasami słyszę o tym, że to ma być, nie wiem, problem z napięciem mięśniowym, tego typu historie. Raczej nie. Zawsze w takich przypadkach na pierwszym miejscu szukamy problemów od strony układu pokarmowego. Na przykład refluks, tak? Na przykład refluks. Ewentualnie pamiętaj o tym też, że kiedy dziecko je, to cała reszta niestrawionego pokarmu, jeżeli gdzieś tam jeszcze jest, przesuwa się dalej, tak? I pojawiają się na przykład bąki tak zwane, tak? Czy jakieś drobne bóle brzucha, czy spięcia, tak? Wywołane właśnie pasażem treści już przetrawionej. Jak widzisz sama, tutaj jest tak wiele czynników, które mogą wpływać na jakość jedzenia, że nie możemy ograniczać tego tylko i wyłącznie do techniki jedzenia, sprzętu, którego używamy i tym podobnych rzeczy. Ale sprzęt jest ważny i on staje się nie mniej ważny w miarę jak rośnie nasze dziecko. Czym powinniśmy, może nie karmić, ale w czym powinniśmy dawać picie naszym dzieciom, jak już są trochę starsze? Myślę sobie o takim na przykład dziecku w okolicach roku. Albo trochę wcześniej, kiedy już nie ssie piersi. Tak? O, zaraz wejdziemy na grząski teren, kiedy odstawić tam smoczek i butelkę i kiedy nauczyć pić z kubeczka. Znaczy, tak? To jest bardzo indywidualna historia. Mm-hmm. Tak? I tutaj naprawdę musimy się pokłonić przed tym tematem i powiedzieć, to jest bardzo indywidualna historia i musimy się bardzo uważnie dostosować zarówno do potrzeb dziecka, jak i do potrzeb mamy i do wszystkich uwarunkowań, tak, które nas otaczają. I tutaj ta decyzja jest bardzo jednostkowa. Wiadomo, że to karmienie piersią jest bardzo ważne, ale w momencie, kiedy przychodzi nam do decydowania, co zamiast piersi czy zamiast smoczka używać, no taką najlepszą metodą nauczenia prawidłowego picia jest picie po prostu ze zwykłego kubeczka, zwykłego w cudzysłowie, tak? Bo te kubeczki są zazwyczaj dostosowane do fizjologii, do potrzeb małych dzieci. Jak kubek może być dostosowany do fizjologii? To na przykład chodzi o wyprofilowanie ścianki takiego kubeczka? Może nie tyle ścianki, ile brzegu. Tak? Mhm. Te brzegi są rozchylone i szczególnie w jednym miejscu troszeczkę rozsunięte, tak jakby wydłużone, tak żeby było miejsce na nosek i tak żeby ten kubek dotykał prawidłowo warg. Tak? Żeby nie trzeba było wlewać picia do ust dziecka, tylko żeby dziecko mogło spokojnie pobierać ten płyn z samego kubeczka. I takie otwarte kubeczki są najlepsze do nauki picia z kubeczka. Natomiast słomka też, tylko za chwilę. Mhm. Tak? Bo trzeba powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy, że dobrze czasami pozwolić sobie na pozalewanie wszystkich ubranek dziecka przez tydzień, może dwa, może trzy. Tylko po to, żeby dziecko nauczyło się prawidłowo pić z takiego kubeczka, bo to nie jest kwestia tylko i wyłącznie techniki ułożenia warki języka, ale też konsekwencji, tak? Żeby nauczyć dziecko, że jeżeli przechyli za mocno, gwałtownie, to ten płyn się na niego wyleje. Oczywiście samo dziecko wiele sobie z tego nie robi, natomiast koniec końców uczy się konsekwencji swojego działania. Ale są też takie kubki, które, no tutaj mam jeden, które wydają się zwykłym kubkiem, tak? Ale zobacz, one są przykryte z wierzchu taką specjalną membraną, która z jednej strony pozwala na wypicie płynu z tego kubka, ale z drugiej strony nie pozwala na wylanie się tego płynu
na ubranie dziecka i na samo dziecko. Ale czy to jest do końca takie dobre? Bo jeżeli dziecko uczy się picia z takiego kubka i jeżeli cały czas będzie miało poczucie kontroli i nigdy się nie wyleje, to tak samo będzie robić z kubkiem, który... Ze wszystkimi rzeczami. No właśnie, tak? Który nie ma takiej membrany, no i wtedy... No więc się tak, zaleje. No, nie ma ideałów, tak, niestety. Natomiast ten kubek oczywiście ma tę drobną, powiedzmy to, wadę, tak, że dziecko nie uczy się konsekwencji. To o czym powiedziałeś, działania. Konsekwencji właśnie, że można się zalać. Natomiast jest zbawieniem na wyjścia na spacer czy na długie podróże, wtedy kiedy naprawdę potrzebujemy dziecka suchego i czystego. Na przykład na jesieni, czy zimą. Nawet zimą, tak? Też musimy o tym pamiętać. Oczywiście nie dajemy dziecku picia w silne mrozy, bo to jest nieporozumienie, ale potrzebujemy czasami takiego sprzętu, który ułatwia nam funkcjonowanie w trudnych warunkach. I pamiętając o tym, o czym opowiadałaś, w domu możemy użyć kubka bez takiej membrany, bez takiego zamknięcia. I te kubki wzajemnie idealnie się uzupełniają.